Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Martyniusz kontra Jorwik i dzisiaj pokazuję Wam następne sekretne lokalizacje. Intro! Jeździ po Jorwik z Martyniuszem! Cześć wielorybie. Cześć. Okej, okay, jesteśmy po intrze, słuchajcie, mordy. Tutaj z jest taka. Chciałam wam pokazać to miejsce, to jest dziwne miejsce z dniami. Ja dowiedziałam się o tym niedawno na którymś live'ie, ale szczerze, tak jak ostatnio ktoś mi pokazywał, jak ja mam tam wjechać, to teraz za Chiny nie pamiętam, jak mam tam wjechać. Dlatego na razie pokazuję wam to z tej strony, z tej perspektywy, żebyście wiedzieli, że ja was nie okłamuję, wiadomo. I słuchajcie, spróbuję tam jakoś wjechać. Zobaczymy, czy w ogóle jak się tak zryje... O, w ogóle tam jest gwiazdka jeszcze nawet do zdobycia. Wydaje mi się, że z tej strony my się tam nie dostaniemy jakoś zbytnio. Wydaje mi się również, że powinniśmy iść jakoś tutaj. W ogóle um, dla wszystkich zainteresowanych, ja pokazuję Wam takie lokalizacje, które według mnie są dość interesujące. Interesujące na tyle, że warto zobaczyć, gdzie one są i co się tam w nich dzieje, bo. Dużo ludzi mi pisało, że a Martyna, czemu tego nie pokazałaś, czemu tego nie pokazałaś? No, najprawdopodobniej nie uznałam tego za interesujące, bo sekretnych lokalizacji jest naprawdę wiele, a, a można wiecie, że tak powiem, wybierać i przebierać jak, nie wiem, w ciuchach czy coś na bazarze i, i to ta sama impreza. Ciężko jest się dostać tam na górę, ale właśnie o to miejsce mi chodzi i jeżeli tam przyjedziecie, doskoczycie, jakoś się dobierzecie do tej miejscówki, o oh, wow, o oh, oł, oh. Ciekawe, ciekawe, czy jakbym znowu spróbowała, to co się uda. Jeżeli się dobierzecie do tej miejscówki, to rzeczywiście powinno Wam wyskoczyć, że odblokowaliście jakieś. Um... Aha, super, chyba dalej już. Dalej już Pani nie pojedzie, Pani Martyniusz. Chyba, a, bo może jednak. Dobra, testujmy to, czy to się uda. Tak, widzieliście kiedyś kucyka, który wspina się po tych? No to nie? No to macie teraz kucyka, który się wspina. Także. O, nie wiem, czy będziemy w stanie, bo coś tu widzę, jest niewidzialna ściana, która po prostu uwielbiam w tej grze w ogóle. Dla każdego, kto zaczyna grę w Star Stable czy cokolwiek, słuchajcie, tutaj jest tyle niewidzialnych ścian, tyle takich dziwnych obiektów, które, o, na przykład coś mnie popycha w tym momencie do prawej strony, przez co nie mogę wjechać na górę, ale wjadę na górę i nawet pokażę wam to, bo ja tutaj nigdy tak praktycznie nie byłam. I nawet zebraliśmy sobie gwiazdkę. Słuchajcie, i tu jest klif dynia. Jeżeli na nim siedzicie, to możecie zobaczyć praktycznie no niby wszystko według gry, bo tam macie zamek, tutaj macie młyn, a tam macie wzgórze stracha na wróble i jeszcze tą miejscówkę taką ćwiczebną. Wydaje mi się, że są o wiele ciekawsze miejsca, na których można by było coś znaleźć, czegoś poszukać. No, ale kurczę, zobaczyłam te Dynie. Jeszcze klif, który się nazywa Dynia. Nie wiem tak naprawdę dlaczego. Może to jest w jakiś sposób powiązane z Halloween. Nie wiem tak naprawdę też, od kiedy to tu jest i dlaczego w ogóle tutaj są te Dynie. No, Dynie mi się kojarzą tylko z jednym, z Jasperem. Może Jasper tu był. Hashtag Jasper tu był. Kolejne miejsce, kochani, wydaje mi się o wiele bardziej interesujące dla was, jako poszukiwaczy tutaj różnorakich. Um... Jak to w ogóle powiedzieć? Różnorakich teorii, chyba tak. No, i tutaj macie stary krąg Druida. Jak widzicie, to jest krąg Druida najzwyklejszy na świecie krąg Druida. Prawdopodobnie to był pierwszy krąg, na którym można było się teleportować do tego nowego miejsca. Nie wiadomo w sumie, bo ja przynajmniej powiem Wam szczerze, że nie pamiętam, dlaczego druidzi się przenieśli, ale macie nawet tutaj wypaczone drogi do teleportu. Niestety, jeżeli spróbujecie się obkręcić, ja próbowałam, to nic się nie wydarzy, ale tutaj zbieraliśmy nawet z tego, co pamiętam, kamienie kilku żywiołów i to coś nam dawało. Jeżeli ktoś pamięta te zadania, to... Proszę bardzo i tutaj jest dość osobliwy znak, nie ma co, ale niektórzy nawet nie wiedzą, że to jest stary krąg. W ogóle ten kamień jest zrobiony w kompletnie inny sposób jak cała reszta i nawet od momentu kiedy SSO zdecydowała się zmienić wygląd kamieni, to go nie naprawili ani nic z nim nie zrobili, więc on stoi jak stał, więc prawdopodobnie jest serio, serio ważny. I wnioskować dzięki niemu możemy, że stara miejscówka druidów była właśnie schowana gdzieś Tutaj, czyli wychodzi na to, że gdzieś w tych okolicach druidzi byli schowani, a potem przenieśli się kompletnie na drugą stronę, jak najdalej od takich, wiecie, ludzi, bo jednak tu się zrobiło miasto, yy, miasto Jorvik jest już tam, można łatwo do niego pojechać. Wiecie, o co mi chodzi i zabieram Was w kolejne miejsce. Widzimy się już w kolejnej lokalizacji i zapytacie Martyna. Przecież ta farma to ogólnie tu już jest zaklepana i wszyscy wiedzą, o co z tym chodzi. No nie do końca. Bo tak naprawdę, gdy wjedziecie tutaj pierwszy raz, to i tak pojawi wam się odkrycie sekretnej lokalizacji. Ta farma, dla tych, którzy nie wiedzą, uwaga kącik historyczny, jest związana bezpośrednio z rodziną Hill. Była pani Hill i pan Hill. Pani Hill Ogólnie miała właśnie męża pana Hilla i ten pan Hill, oni w ogóle razem bardzo lubili jeździć na koniach i byli bardzo związani z końmi. Niestety podczas któregoś z wyścigów pan Hill wziął, no, umarł, bo spadło coś na niego, jakiś most się zawalił. Albo on się zapadł razem z nim, nie wiem czy dobrze pamiętam. W każdym razie oni tutaj mieszkali, tutaj możecie znaleźć ich rzeczy i były nawet związane z nimi zadania. Um, przechodząc do jakby konkluzji, chodzi tutaj o to, że ta farma niby wygląda, jakby była wywalona fest, ale no nie jest wywalona fest i zadania z nią są bardzo ciekawe. Jeżeli nie wiecie, to później. Pani Hill, jak możecie przeczytać na przykład na Jorwikopedii wzięła się, przeprowadziła do Jodłowego Gaju, i y, jej mąż i ona są pochowani pod jabłkowym sadem, jeżeli dobrze pamiętam, i mają tam swoje groby i tam sobie żyją. I konkretne kolejne miejsce, które osobiście mnie dziwi, i usłyszałam o tym od was, i przy okazji jeszcze sprawdziłam to na blogu Mel, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, chociaż pewnie tego raczej nie zobaczy. To słuchajcie, miejscówka, która strasznie mnie zaskoczyła. E, mianowicie, wyobraźcie sobie, że wóz jako tako, wóz Idrisa jest miejscem sekretnym, nie da się nic z tym wozem zrobić, nie wskoczycie tam, nic się tu nie wydarzy, ale jakimś cudem mistyczny wóz w ogóle jest zaliczony jako osobna lokacja. Nie wiem dlaczego, może były jakieś zadania, które były z tym związane. Mam nadzieję, że ktoś mi o tym napisze. I słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie pod moimi filmami. Życzę Wam, słuchajcie, cudownego tygodnia i zapraszam Was również na kanał w piątek o godzinie 11, bo ten film powinien pojawić się troszeczkę szybciej. O godzinie 11 na taki mały mój prezencik, coś na tej zasadzie, no nic. Dziękuję bardzo za uwagę, pa! pa.